nazwisko w tym sezonie nigdy nie był poza dziesiątką. Jedne zawody wygrał, ale zdarzały mu się drugie próby nie najlepsze. Czy wytrzyma napięcie? Garmisch-Partner puścił go. Nikulina, nie popatrzmy. Nie wytrzymał, skoczył za daleko. Jest już w powietrzu, kontroluje odległość, nie chce skoczyć nisko. No, myślę, że dalej niż Ligla, zatem jest spokojnie zwycięzcą. Kontrolował ten lot, 115,5 i będzie pierwszy, nie ma mowy. Gratulacje od Hesa, gratulacje od pozostałych trenerów. Janne Ahonen wygrywa trzeci konkurs turnieju czterech skoczni i jest zdecydowanym liderem i zdecydowanym faworytem. Myślę, że ma szansę po raz drugi wygrać tę imprezę. Przy czym przypomnę, on poprzednio wygrywając nie wygrał żadnego z konkursów turnieju czterech skoczni. Tym razem to wygląda lepiej. Duża przewaga nad Liglem, 8,8 punktu. Drugi w klasyfikacji Puchar czterech skoczni będzie Helwart na miejscu, przepraszam, Hanawald, na miejscu trzecim Helwart, na miejscu czwartym Adam Małysz. Myślę, że będzie ogromnie ciekawa rywalizacja. Nie wiem, czy dobrze słyszałem, jest Adam Małysz z Maciejem Kurzajewskim. Proszę, przenosimy się na dół na skocznię.